Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z gry Higurashi. Witam was bardzo serdecznie, zaczynamy rozdział 10. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Nie ukrywam, że jesteśmy już gdzieś tam w końcowych fazach, chociaż te ostatnie rozdziały są najdłuższe z całej gry. Z całego epizodu pierwszego przynajmniej. Także zobaczymy, co nas tu jeszcze czeka i jak dużo uda nam się zrobić. Lecimy, kontynuuj. Bo na tym ekranie ostatnio skończyliśmy, ile się mylę. Tup, tup. Dźwięk stłumionych kroków zatrzymał się przed drzwiami do mojego pokoju. Chwila ciszy, jakby ktoś sprawdzał, czy jestem w środku. Leżałem półprzytomny. Trochę się rozbudziłem, ale nadal byłem zaspany. Ciekawe, jakie niebezpieczeństwo czeka mnie za drzwiami. Czułem się, jakbym był sparaliżowany. Bałem się. Proszę, odejdź. Ej, dlaczego moje ciało jeszcze się nie obudziło? Jeśli przyszli po mnie teraz... Zerwałem się i rzuciłem kołdrą w mamę, gdy ta otwierała drzwi. Hej, Chi! Co się stało? O, przepraszam. Widocznie jeszcze śpię. Myślałem, że jest pierwsza lub druga w nocy. Proszę, poranne słońce przedzierało się już przez szczelinę między zasłonami. Nie przypomniało to poranka. Wczoraj zaraz potem zasnąłem. Ile spałem? 10 godzin? Wcale nie czuję się wypoczęty. Mój wewnętrzny zegar był całkowicie spieprzony, a moje poczucie równowagi osłabło. Boże, czuję się zupełnie jak ja. Ostatnie parę dni było tak szalonych, że naprawdę to był szalona końcówka i szalony początek nowego roku zarazem. Streamowo głównie opowiadając. Także oczywiście zapraszam. Pamiętajcie, że teraz trwa na kanale taka tradycja, która już trwa właściwie piąty rok od 2020 roku. Maratonu w taką jedną starą gierkę, którą grywam sobie, grywałem kiedyś jako dziecko, teraz grywam sobie znowu jako już osoba starsza i sobie z ludźmi przeżywam. Zapraszam, żeby pokibicować, bardzo fajnie, zawsze to dużo ludzi przyciąga. Dalej idąc. Czułem, że jest mi gorąco, to było dla mnie jasne, nadal nie czuję się dobrze. Hej, Chi, jak się czujesz? Idziesz dzisiaj do szkoły? Chyba dzisiaj dam radę, choć nie byłem mentalnie na to gotowy. Wciąż byłem nękany terrorem z wczoraj. Co by się stało, gdybym połknął tę igłę? Albo przebił język? Niewątpliwie to było okropne, ale nie sądzę, żeby na tym się skończyło. Jeśli naprawdę chciałem je zabić, istniały inne, bardziej pewne sposoby. Nie uciekały się do tak wątpliwej metody jak połknięcie igły. Nie chciałem w to wierzyć, ale Rena i Mion stwarzały zagrożenie. Nie cieszę się, że nie umarłeś? Następnym razem zastosuję bardziej pewną metodę. Już w tym stylu. W porównaniu z tym, co się stało, to było coś w rodzaju wysyłania listu z brzytwą w środku. Byłeś w szpitalu? Odebrałeś lekarstwa? Tak. Niepokoiło mnie coś w podejrzanym spojrzeniu mamy. Chyba bardziej była zaniepokojona tym, że syn straci 2 dni w szkole, niż tym, że jest chory. To zdecydowanie było zmęczenie psychiczne, nie fizyczne. W sumie ciekawe, bo ja patrząc na te teksty mamy Kiciego, to właśnie odbieram to zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że ona właśnie jest bardzo, ale to bardzo wobec niego wyrozumiała. Jeszcze cię wrócić do codziennej rutyny. Dobra, wstawaj. Musisz się trochę rozruszać. Słyszałem to już wiele razy wcześniej. W szkole podstawowej dostałem nagrodę za doskonałą frekwencję, ale to nie było tak, że byłem zdrowszy od innych. Idź umyć twarz. Okej, nieważne, cofam. Śniadanie jest już gotowe. Nie zostało już dużo czasu. Za chwilę przyjdzie po ciebie Rena. On mamy oznacza, że nie mogłem się kłócić, więc musiałem iść dziś do szkoły. Przy okazji, Keiichi, to ty rozsmarowałeś tę pastę fasolową na ścianie? Nie powinieneś był tego robić. Tata był wściekły. Nie czułem się za to szczególnie winny, więc nie przejmowałem się tym zbytnio. Poza tym mama nie pytała mnie więcej o to. Gdy upewniła się, że wstaje, poszła na dół. Co powiedziała mi Yon, gdy wczoraj wychodziła? Nie lubię, kiedy cię nie ma w szkole. Bo usłyszałem, jak to mówiła. O co jej mogło chodzić? Nie mam ochoty o tym myśleć. Pewnie chodziło o to, żebym nie opuszczał szkoły. Było tak, jak powiedziała. Powinienem żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło. Gdybym zaczął zachowywać się dziwnie, prawdopodobnie wykonałaby jakiś ruch. Na przykład może nie powinienem zwracać uwagi na kogoś takiego jak Oishi, kuszącego mnie swoimi domysłami. To znaczy, gdybym uważał na słowa albo nie robił czegoś innego niż norma, w efekcie oznaczałoby to, że nie jestem niepożądany. Wygląda na to, że to było coś, czego dziewczyny nie zamierzały odpuścić. Więc jeśli się dostosuję, nic złego mi się nie stanie. Oj. Czy tak miało być? Całe to okropieństwo, które doświadczyłem, wczoraj po prostu zanika. To była kusząca umowa. Zapomnę o wszystkim, co widziałem i słyszałem przez ostatnie kilka dni. Będę mógł dalej normalnie żyć, tak się nie da. Nie ma takiej możliwości. To bardzo samolubne. Przyrównałem ciężko ślina. Po raz kolejny zastanawiałem się nad pomysłem, który właśnie odrzuciłem.
Mion była dobrą osobą, która ceniła swoich przyjaciół. Komuś, kto złamał jakąś ich zasadę, ona daje drugą szansę. To, co zrobiłem, naprawdę było czymś tak niewybaczalnym. Jednak Mion dała mi okazję do poprawy. Mówiła, że gdybym zapomniał o wszystkim i żył nadal tak samo, wybaczono by mi. Hej, Chi! Będziesz miał zimne jedzenie! Chodź szybko! Zaraz przyjdzie Rena! Już idę! Wrzuciłem podręczniki do torby i pospiesznie zszedłem na dół. Pilny uczeń. Zjadłem śniadanie. Nie miałem dużo czasu. Godzina, o której zwykle spotykałem się z Reną, już minęła. Oj, wiecie. Biorąc pod uwagę wczorajsze wydarzenia, prawdopodobnie przyjdzie po mnie w ciągu najbliższych 5 minut. Muszę być gotowy do wyjścia. Powinienem zapomnieć o wszystkim, co się wydarzyło przez ostatnie 2 dni. Puścić mnie pamięć i wrócić do normalnego życia. Aby wszystko wyglądało normalnie, muszę być tam, gdzie zawsze spotykam się z Reną. Taki dzień jak ten, ryż był suchy i trudny do przełknięcia. Dzwonek do drzwi. Podskoczyłem i puściłem pałeczki. Już przyszła. Mama mnie pospieszała. Szybko, Rena już przyszła. Ruchy, ruchy. Wesoły uśmiech mamy i moja ponura twarz były teraz swoimi przeciwieństwami. Szczerze mówiąc, nie chciałem widzieć Reny, która czekała po drugiej stronie drzwi. Rena po drugiej stronie? Czy to była ta, którą znałem? Nie mogę pozwolić, żeby na mnie czekała. Muszę się zachowywać normalnie. Dzień dobry. Poranne powitanie, które usłyszałem przez drzwi, było bardzo odświeżające. Hej, czy przyszłam, ponieważ się spóźniłeś? Czy dzisiaj czujesz się lepiej? Jesteś już zdrowy? Pozwól, jak była zainteresowana, to bez wątpienia Rena, którą znałem. Jednak to prawdopodobnie dlatego, że zachowuje się jak zwykle. Zapomnij o wszystkim. Udawaj, jakby nic się nie wydarzyło. Zapomnij o makabrycznym poćwiartowaniu, o tajemniczych śmierciach, które miały miejsce w następnych latach. Zapomnij o umierających ludziach i śmiertelnej chorobie, samobójstwie, linczu i zniknięciach. Zapomnij o wszystkim. Wyrzuć z głowy to, że Rena i Mion były przerażające. Zapomnij o wszystkim. Zapomnij też o Hagi. Zapomnij. Rena zapytała jeszcze raz, by mieć pewność. Czy możesz iść do szkoły? Tak, już mi lepiej. Wspaniale! Chodźmy zatem, mi na pewno czeka. Pokazała mi swój zwykły, jasny uśmiech. Nie mogłem znaleźć żadnej odrobiny oszustwa w jej mimice. Moje zdenerwowanie rozproszyło się, ustępując miejsca uldze. Chyba wszystko gra? Ale widzisz, Satoko jest bardzo uparta, mogła to zrobić. Kiedy szliśmy, Rena mówiła o wielu różnych rzeczach. Więcej niż zwykle. I co dalej? Satoko jest niezdarna, zawsze zawodzi, nieważne ile razy próbuje. O, ona jest taka słodka. Wszystko, o czym mówiła, było po prostu głupimi bzdurami, więc co jakiś czas odpowiadałem i się śmiałem. To była raczej swobodna rozmowa. Przywitaliśmy się, gdy przechodziliśmy obok naszej sąsiadki. O, Keiichi i Rena, chyba dzisiaj jesteście trochę spóźnieni. Mion powiedział, że nie będzie czekać, poszła sama. O, czy mi wyglądała na złą? Była zła? Była? Musimy się pośpieszyć, Keiichi. Rozstaliśmy się z sąsiadką, odwróciłem się kawałek dalej, a ona pokazała mi język. Ale bardzo mnie to zaskoczyło, że nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Keiichi, masz dobry humor. Co? Jak to? Rena zatrzymała się i spojrzała na mnie. Myślałam, że wciąż nie wyzdrowiałeś. Wydawałeś się dziś rano zdenerwowany, ale teraz wyglądasz lepiej. To dobrze. Z uśmiechem delikatnie pogłaskała mnie po policzku. To był jasny, szczery uśmiech. Hej, Keiichi, moja Bara. Jak możesz w nią wątpić, kiedy pokazuję ci taki uśmiech? Może wyobraziłem sobie to wszystko przez wysoką gorączkę. Może to wszystko było snem, a ja tak naprawdę leżałam przykuty do łóżka. Mam nadzieję, że tak było. Gdyby Bóg spełnił tylko jedno moje życzenie. Pragnąłem jednego. Chciałem, żeby to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, a dokładnie od nocy Watanagashi aż do dzisiaj, chciałem, żeby to wszystko nigdy nie miało miejsca. Zastanawiam się, ile razy życzyłem sobie tego w ciągu ostatnich kilku dni. Tak długo jak Rena się tak uśmiechała, myślę, że to może stać się rzeczywistością. Chcę, żeby była radosna. Ciągle uśmiechnięta. Keiichi! Zjadłeś wszystkie ohagi? Moje próżne życzenie zostało natychmiast zniszczone. Moje serce zaczęło kołatać. Relaksujący poranny nastrój nagle stał się lodowaty. Uśmiech Reny był taki sam jak zwykle, a jej spojrzenie było łagodne. Zjadłeś wszystkie ohagi. Oczywiście nie chodziło jej o jedzenie. Innymi słowy, Rena pytała, czy otrzymała wiadomość. Czy otrzymałem wiadomość.
Prawdopodobnie to próbowała przykazać. Keiichi, nie chciałam udzielić odpowiedzi. Rena zatrzymała się i wpatrywała głęboko w moje oczy. Nie, nie wahaj się, Keiichi Maebara. Rena nie zachowuje się tak samo jak zawsze. Musi odpowiedzieć w normalny sposób. Tak jak wcześniej to robiłam. Zaschło mi w gardle, a moje wargi były sklejone. Keiichi, pośpiesz się, musisz jej odpowiedzieć. Nie minęło dużo czasu. Nadal mogę utrzymać rozmowę w naturalny sposób. Muszę szybko coś powiedzieć. Rena żartobliwie naśladowała mnie, kiedy w końcu udało mi się wydusić coś z siebie. Zachowywała się normalnie. Wygląda na to, że moje wahanie nie trwało zbyt długo. Udało mi się dokończyć wyraz. Pyszne. Jak moje wytężone wysiłki nie spowodowały żadnych zmian w jej zachowaniu. Przez chwilę panikowałem, myśląc, że odpowiedź była błędna. Po krótkim czasie jej radosny chichot zdawał się odbijać echem w porannym powietrzu. Jej śmiech był zaraźliwy. Nie mogłem się powstrzymać, też się zaśmiałem. Rozumiem. A czy się zastanawiam, zjadły się wszystkie? Wszystkie? Zmarłem z uśmiechem na twarzy. Portnąłeś igłę do szycia? O to chcę zapytać? Gdybym miał połknął, to nie byłoby mnie tutaj. Nie, nie mogę ich wszystkich zjeść. Zostało kilka. Bałem się, ale postanowiłem to tak rozegrać. Jak to? A co z zadaniem? Teraz nie możesz powiedzieć, które zrobiłam. A, zadanie domowe było na dzisiaj? Tak. Mi będzie zła. Prawdopodobnie wymyśli jakąś karę dla ciebie. Zaśmialiśmy się równocześnie. Dla zwykłego obserwatora to był po prostu typowy poranek. Gdybym tylko mógł w to uwierzyć. Byłem pewien, że się mylę. Pod fasadą chichoczącej Reny kryło się coś więcej. Pamiesz! Wspomniałem sobie ten nieoczekiwany, przeszywający głos, który nie mogłem uwierzyć. W chwili, gdy miałem w głowie ten obraz, poczułem, jak po moich plecach spływa zimny pot. Może tylko wtedy coś złego opanowało Renę. Nie, to było błędne myślenie, to wciąż była Rena. Czy ojciec nie mówił mi o tym? Boże, Keiichi tak bardzo takie potężne kopium sobie zapodał. On naprawdę w to wierzy. A przynajmniej bardzo się stara. Wierzałam się jej przeszłości. Zanim Ryugu przeprowadziła się do Hinamizawy, została zawieszona w szkole. Wyszła przez budynek szkoły i wybiła wszystkie okna. Rena miała zaburzenia, jakich normalni ludzie nie mieli. Wow. Nieważne jak przyjemnie się uśmiechała, to jest fart. Nie mogłem nawet sobie wyobrazić tego, jak wyglądała, gdy rozbijała te wszystkie szyby w szkole. Wiedziałem tylko, że nie było to spowodowane pod wpływem chwili. Gdyby to był jakiś nagły wybuch gniewu, może stukłaby jedną lub dwie. Że ona wybija wszystkie. Wyobraź sobie, że przychodzisz korytarzem w szkole i wybijasz okna tiem. Uderzysz jedno po drugim, nie zważając na latające odłamki. Wyklejcy i koleżanki z klasy są przerażeni. Nie można już zmienić biegu wydarzeń. Zastanawiam się, gdzie mogła znaleźć dużo okien ustawionych w rzędzie. Prawdopodobnie jak w głównym korytarzu. Uderzenie. Kilka kroków, zamach, uderzenie. Kilka kroków, zamach. Trudno było mi połączyć ten przerażający obraz z uśmiechającą się do mnie Reną. Gdy właśnie to sobie wyobrażałem. Niemożliwe, ponieważ niewyobrażalne? Ten naiwny sposób myślenia już nie działał? Nieprzyjemny, przeszywający dźwięk tłuczonego szkła chrzęst, gdy Rena stąpa po rozbitych odłamkach, jest w moją stronę. Koledzy Reny bledną w bezruchu. Zastanawiałem się, co zrobili, gdy podeszła do nich bliżej. Czy próbowali przemówić jej do rozsądku? Może rzucili się na nią, by ją obezwładnić? Może pobiegli do pokoju nauczycielskiego po tym, jak zostali tam skierowani przez nauczycieli. Prawdopodobnie żadne z tych wydarzeń nie miało miejsca. W obliczu tego mrożącego krew w żyłach widoku Reny rozbijającej okno za oknem, niewątpliwie wszystko, co mogli zrobić, to po cichu zejść jej z drogi. Oszołomieni po prostu odsuwali się na bok i mogła kontynuować. Było dla nich zbyt gwałtowne, aby szukać schronienia. Patrzyli w jej kierunku. Robili jedyną rzecz, jaką mogli. Mogli, żeby się chronić, tak? Patrzyli w jej kierunku, robili jedyną rzecz, jaką mogli, żeby się chronić. Gdzieś zrobiłem przez chwilę sens zdania. Gdyby ktoś odstawał od reszty, mógłby zostać nowym celem Reny. Co by zrobiła w momencie, kiedy ktoś zwróciłby jej uwagę? Odpowiedź była oczywista. Bez wątpienia postąpiłaby zgodnie ze swoimi kaprysami. Jakimi kaprysami, bez przesady.
To znaczy, że byliby, ja byłbym następnym oknem. Rena wpatruje się w moje oczy. Odłamki szkła chrzęszczące i pękające pod jej stopami, gdy podchodziła bliżej. Patrzyłem w jej w oczy, całkowicie sparaliżowany. Potem Rena uderzyła mnie kijem raz za razem, jakbym był jednym z tych okien. Skrócałem na podłodze, desperacko chroniąc głowę. Reny nie obchodziło, czy to moja głowa, czy plecy. Gorliwie uderza mnie raz po raz. Jak wyglądała jej twarz, gdy to robiła? Uniosłem głowę, by spojrzeć. Była obojętna. To dlatego, że bez względu na to, ile razy mnie uderzyła, nie wydałam tak przyjemnego dźwięku jak szyba. Ciągle mi uderzała. Raz za razem. Dźwięk, który opragnęła, nie pojawił się. Stojący w pobliżu uczniowie nie próbowali jej powstrzymywać. Nie chcieli być następnym ortem. Niech mnie ktoś uratuje. Nie pozwalajcie jej na to. Oczywiście wszyscy w klasie starali się uzyskać najwyższy wynik testów. Nie zyskaliby nic za ocalenie kogoś takiego jak ja. W końcu rozległby się słaby dźwięk podobny do tego, jak podczas otwierania orzechowo-skiery i jakaś czerwono-czarna mgiełka rozproszyłaby się dookoła. W każdym razie nie chodziło o to, że Rena chwilowo zatraciła się w złości. Wziąłem głęboki oddech i uspokoiłem się, przypomniałem sobie, co powiedział mi Oishi. W raporcie medycznym doradca zapisał wszystkie rozmowy, które przeprowadził z Reną. Wtedy na jaw wyszło to i parę innych rzeczy. Jakie rzeczy? Wspominała o przyrodnym Oyashiro. Oj, po raz kolejny. Podoba mi się, w jaki sposób Oishi tak po prostu podchodzi i tak kompletnie, no, teoretycznie prawie, że bierze się znikąd, po czym rzuca jakąś bombę i sobie żyje uśmiechnięty dalej. Następnie Rena została zawieszona i przychodziła regularne badania w szpitalu. Później podczas terapii mówiła o nim cały czas, o czcirodnym Oyashiro. Wygląda na to, że... Tak. Że czcirodny Oyashiro, o którym mówiła, był jak duch, który pojawił się w jej domu każdej nocy. Pojawiał się. Stał nad jej łóżkiem i spoglądał na nią. To był tylko fragment ich rozmowy, więc nadal nie mogłem zobaczyć szerszego obrazu, ale w żadnym wypadku nie była to wesoła rozmowa. Więc co zrobiła Rena? Czy mówiła, że ten upiorny incydent był wynikiem opętania jej przez Oyashiro? Aż do tej pory nie chciałem wierzyć w klątwę. Dlatego chciałem myśleć, że tajemnicze zgony, które miały miejsce co roku, są powodem jakiejś konspiracji. Za każdym razem, gdy rozmawiałem z Oishim, byłem bardziej pewny, że śmierć była dziełem ludzi, a nie jakiejś klątwy. Tylko, że gdyby to ludzie byli sprawcami, to moje przyjaciółki byłyby w jakiś sposób z tym połączone. Gdybym nie uwierzył, że klątwa jest prawdziwa, musiałbym uwierzyć, że ci, którzy byli dla mnie mili, są głęboko zaangażowani w incydenty. Dlaczego? Jak? Z jakiego powodu? Rena? Wszyscy? Było to znacznie bardziej bolesne i kłopotliwe niż zaakceptowanie, że to tylko klątwa. Następnie Rena wyznała swojemu lekarzowi, że została opętana przez Oyashiro. Poczułem dziwną ulgę, więc tak to było. Rena nie ma drugiego oblicza. Była taka, ponieważ została opętana. To nie jest jej wina. To Oyashiro jest winny. Wiedziałem. To wszystko było na odwrót. Nie chcąc uwierzyć, że istnieje klątwa, chciałem, aby stał się za tym jakiś człowiek. Wreszcie podejrzane były moje bliskie przyjaciółki. Zmieniłem swoje przekonania dla własnej wygody, twierdząc, że to przekleństwo Oyashiro. Który wybór był lepszy? Zdecydowanie istnienia klątwy? To, że moje przyjaciółki są zaangażowane w ciąg tajemniczych zgonów. Nie chciałem o tym myśleć. Gdybym po prostu o tym nie pomyślał, mógłbym wieść normalne życie. Chciałem w to uwierzyć. Że to nie było już możliwe. Otrzymałem ich wiadomość. Żałosne z mojej strony było próbowanie naginania faktów dla własnej wygody. Niezależnie od tego, czy mój przeciwnik to człowiek czy klątwa, nie dam się zabić. Jakbym po prostu się pochylił i poddał, bez żadnego powodu. O jest. Keiichi? Robisz naprawdę dziwne miny. Rena se stoi, patrzy, a Keiichi tylko... Całkowicie odcięty. Stałem się dlaczego? Dlaczego? Słysząc głos Reny, wróciłem do zmysłów i oddychałem gwałtownie. Zanim zdałem sobie z tego sprawę, byliśmy już przy wejściu do szkoły. Kilka razy potrząsając głową, wyprzedziłem wszystkie te przerażające myśli.
Nieważne jak na to spojrzeć, nie ma mowy, żeby Rena mogła zrobić tak straszne rzeczy. Próbowałam uspokoić sam siebie. O nie. Kiedy otworzyłem drzwi od klasy, na moją głowę spadła gąbka, do tablicy była cała obrudzona kredą. Pył dostał się do moich oczu, wywołując w środku chwilę agonii. Oj, Keiichi, nic się nie starasz. Tak przystało na walorują cery pana Keiichiego. Dzień dobry, Keiichi oraz Rena. Dzień dobry wam. Zapomniałem całkowicie o pułapkach Satoru i nie byłem zdolny do tego, żeby odpowiednio zareagować. Satoru skróliła się, gdy przychodziłem obok spodziewając się, że ją zaatakuję. Wydawała się nieco rozczarowana, kiedy po prostu przyszedłem. Co to ma być? Naprawdę zniechęcające. Wygląda na to, że Keiichi jeszcze nie wrócił do pełni sił. Tak, bądźmy dziś dla niego miłe, dobrze? Okej. Ale ktoś uderzył mnie w ramię, to trochę zabolało. Siemka, Kei. Odpocząłeś wystarczająco? To była Mion. Mój umysł był przepełniony myślami na temat Reny, ale Mion też miała w tym swój udział. Pamiętasz, Keiichi? To jej jastrzębie spojrzenie z wczoraj. To jej jastrzębie spojrzenie z wczoraj. Okej, dobra, rozumiem. Chodzi o to, jak wtedy na nią spojrzała. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak przeczytałem to zdanie z przecinkami takimi w głowie dostawionymi, że w ogóle inaczej zabrzmiało i też się staram. No dobra, to jej, ale co z tego? Ale okej, chodziło o to. O, cześć. O co chodzi z tym markotnym powitaniem? Zadość wszystkie ohagi, które przyniosłyśmy? Jestem taki, że bo próbowałem je zjeść. Bardzo chciałem teraz odpowiedzieć. Nie miałem apetytu. Zatem trochę, ale sporo jeszcze zostało. Jak to? A co z zadaniem domowym? Wiesz, które zrobiła Rena? Keiichi, nie mogę uwierzyć, że zapomniałaś o swojej pracy domowej. Cholera, nic na tej poradzimy. Musi zostać ukarany. Ale zachwycona. Usłyszając swym uśmiechem, Mion wróciła na swoje miejsce. Z naszej rozmowy nie wynikało nic, co mogłoby zasugerować innym uczniom z klasy, że coś jest nie tak. To było oczywiste. Każdy, kto słuchał naszych rozmów dzisiejszego ranka, nie zauważyłby niczego podejrzanego. Dlatego to było takie przerażające. Zachowywały się w taki sposób, że niezależnie od tego, co by mi się stało, nikt nigdy by ich nie podejrzewał. Ten fakt przerażał mnie. Nauczycielka weszła do klasy. Potem jak zapytała, czy czuje się już dobrze, rozpoczął się kolejny, nudny, zwyczajny dzień. Klasyka gatunku. Dużo rozkmin. No przyznam, że taki się od siebie wylosował ciężki na ten moment. Ale no, Keiichi, tutaj jakby mogło to nie być nudniejsze, czy bardziej ciekawe, to według mnie świetnie zostało rozegrane to, jak bardzo Keiichi się waha. W sensie, no ja wiem, że to jest część takiego zamysłu gry, ale naprawdę to jest tak fajnie przedstawione, takie to jest ciekawe. Tyle emocje są takie łatwe do utożsamienia się, że naprawdę. Ten czas w szkole był trudnym momentem, aby zastanowić się, na czym stoję. Delikatnie zamknąłem oczy i rozważałem absurdalną pozycję, w jakiej się teraz znalazłem. Przede wszystkim, nie powinienem zapominać o tym, jak niebezpieczne były. Wypadłem z ich łask. Po wielu interakcjach z Oishim mogłem zauważyć, że zbliżałem się do sedna sprawy. Wczorajsze ostrzeżenie z Ohagi było tego dobrym przykładem. Nie nazwanie tego ostrzeżeniem było po prostu moim najwyższym rozumienia rzeczy. Prawdopodobnie nie miało to żadnego znaczenia. Poza hamowaniem moich postępów i kupowaniem sobie czasu. Dopóki nie znajdę metody, by całkowicie mnie wymazać, po prostu czekałem na odpowiedni moment. Mimo, że trzymały mnie pod butem swoimi groźbami, zmieniło to faktu, że wiedziałem za dużo. Mroczne uczucie spowijające moje biurko przypominało mi o Satoshi Hojo, chłopcu, który wykorzystał z niego do zeszłego roku, który korzystał z niego do zeszłego roku, a później zniknął. Był podobny do mnie, dowiedział się czegoś, czego nie powinien był i został usunięty. Jestem strasznie ciekaw tego chłopca. Cholera. Nie pozwolę im tak łatwo się mnie pozbyć. Nigdy. Czy naprawdę próbował mnie zabić? Gdy już czas mam to sprzeczne uczucia. Przecież podejrzewam,
podejrzewałem je, to czułem, że muszę je kryć. Przy całym ich podejrzanym zachowaniu, taki poranek po prostu sprawił, że wyglądało to na skomplikowaną mistyfikację. Nie, właśnie w to chcę wierzyć. Wątpisz w swoje przyjaciółki? Kryjesz je? Moje życie jest zagrożone? Czy Abby na pewno? Właściwie to rozmyślałem nad tym od złej strony. Wziąłem pod uwagę moją obecną sytuację. Te kwestie były czymś, nad czym należało się zastanowić dawno temu. Tak naprawdę. Czy Rena i reszta chciały mnie zabić? Mam głos wewnątrz wciąż dręczył mnie tymi nierozwiązywalnymi ciągami myśli. No, myślę, że Rena bardzo jasno zaznaczyła swoje intencje. I naprawdę podziwiam Kreciego, jak bardzo próbuję sobie zapodać takie... A, spokojnie. To wszystko się jakoś ułoży. Na pewno było nie tak, jak ja zrozumiałem, pewnie byłem zmęczony i tak dalej. Boże święty. Niesamowite. Hejci Mahabara, czy ty jesteś idiotą? Odpowiedź powinna być oczywista. Czy to możliwe, że ta igła mogła być tylko wypadkiem? Jak mogła wpaść do Ohagi przez przypadek? Zarówno Rena, jak i Mion działały i zachowywały się podejrzanie, ale może to było jakieś nieporozumienie. Jak bardzo mogło to być uznawane za nieporozumienie? No i było podejrzane. To było wręcz niedorzeczne. Rena poprawiła mnie tylko za kłamstwo. Mion zapytała mnie tylko, czy zjadłem to, co przyniosła. Pamiętasz, że Rena stała przed drzwiami i posłuchiwała z dobrą godzinę? Weź. Prawdopodobnie czekała na zakończenie mojej rozmowy telefonicznej. Całą godzinę poza pokojem? I czy normalny jest późniejszy powrót do domu bez żadnego słowa? Słyszałeś to od Ojciego. Co Rena zrobiła w swojej dawnej szkole? Słyszałeś to od Ojciego. Tylko, że w szpitalu powiedziała, że to wina czcigodnego Yashiro. Przestań, Keiichi Maebara. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że chcą cię zabić? A? Nieumyślnie powiedziałem to na głos. Patrząc sobie do siebie, nie miałem na moment. Chwilkę później rozejrzałem się, żeby sprawdzić, czy ktoś inny to słyszał. Mój mały monolog trochę za bardzo zbliżył się do prawdy. Chociaż mogłem wyczuć mordercze zamiary Reny i innych, coś mnie gdzieś wciąż próbowała temu zaprzeczyć. Może być już za późno, takie wahanie może okazać się fatalne w skutku. Wiedziałem o tym, mimo to... Byłem tylko zwykłym uczniem, prowadzącym swoje normalne, zwyczajne życie. Myślę, że mogłem nagle w to uwierzyć, że... Mogłem nagle w to uwierzyć, że moje przyjaciółki, z którymi radośnie śmiałem się do ostatniej niedzieli, teraz zamierzały mnie zabić? To niemożliwe. Jesteś zbyt miękki, Keiichi. Tym razem przypomniałem sobie o ściszeniu głosu, tak bym tylko ja mógł usłyszeć. Zrozumiałem jedną rzecz. Jestem słaby. Nie do końca rozumiałem, jak niebezpieczne są. Nie. Nie chciałem tego wiedzieć. Byłem zbyt miękki, nie chciałem słuchać o Ishiro, kiedy opowiadał mi o tych sprawach. Nie słuchałem, bo byłem zbyt zajęty udawaniem przygnębienia. Nie rozumiałem tego. Po prostu uciekałem od tego. Nie rozumiałem tego, więc nikt nie próbował mnie zabić. Musiałem pozbyć się takich naiwnych myśli. Kiedy doszedłem do tego wniosku, słyszałem dzwonek sygnalizujący koniec zajęć. Już tak późno? Było już po zajęciach? Nie przypominam sobie, żebym jadł drugie śniadanie czy robił cokolwiek w klasie. Moje przyjaciółki ustawiły swoje biurka razem, przygotowując się do zajęć ślubowych. Nie tak dawno temu pewnie chętnie bym wyskoczył do jakiegoś trendu, do takiego trendu. Hej, pani Keiichi! Moi drodzy, będziemy powolutku zbierać się do końca. No tak jak mówiłem, ostatnio miałem bardzo ciężkie wieczory, bardzo satysfakcjonujące, niesamowicie, jeżeli chodzi o spełnienie i zadowolenie, to był naprawdę jedna z lepszych ostatnich rzeczy, które mi się przytrafiły tak twórczo. No troszkę się obrywa w tą stronę, ale to już teraz się bardzo wypośrodkuje, już będę miał znowu trochę więcej czasu dalej, niestety nagrywam po nosach, albo niestety, więc sprawa ma się niestety tak. Ale z drugiej strony, no, Hidurashi już, no i najbliższe odcinki będą już na pewno rwane normalnie, z większymi siłami. Ja dzisiaj normalnie spałem, Boże Święty, nie wiem, chyba z 5 godzin. Po 12 godzinach streama, po czym, to po tych 5 godzinach snu, znowu poszedłem na Crane 12 godzin. A jeszcze dzień wcześniej, przed tymi pierwszymi 12 godzinami, miałem 15 godzin streama.
Wiem, że to niektórych z was może kompletnie interesować, ale jeżeli ktoś poza oglądaniem chce też trochę te community moje poznać, to właśnie tak chciałem wam też się tym pochwalić, bo to naprawdę niesamowita jazda bez trzymanki była. No i cóż, niedługo na horyzoncie Ace Attorney, druga trylogia, Higurashi będzie kontynuowane prawdopodobnie, kolejne epizody zobaczymy jeszcze z tym czasem, będzie widzicie, no teraz z tym czasem jest ciężko, jakbym miał teraz jeszcze raczej Ace Attorney odcinek, to chyba bym się popłakał, chociażbym bardzo chciał już poznać tą historię. Także zobaczymy jeszcze, jak to będzie. No i cóż, moi drodzy, w kolejnym odcinku dalsze tej rozterki, chociaż wydaje się, że akcja nieco poniekąd spowolniła, no to mamy teraz bardzo ważny moment w historii, gdzie Keiichi po prostu zdaje sobie sprawę, jak głęboko jest. No i jak dla mnie wyrabia sobie coś a la syndrom sztokholmski. Jest ofiarą i tą ofiarą, jako ta ofiara próbuje się dobrze czuć w tym wszystkim, co się dzieje. Próbuje negować prawdę, próbuje przeinaczać ją, żeby po prostu nie wyjść na aż taką realną ofiarę. No masakra. Tak czy siak, to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam za wyrozumiałość oraz za seans wspólny. Mam nadzieję, że się fajnie bawiliście. W kolejnym odcinku oczywiście dalej rozdział 10. No i cóż, zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli wam się podobało. Wpadajcie do opisu, gdzie macie linki do moich mediów społecznościowych, które również prowadzę. Polajkujcie sobie, pofollowujcie, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już w najbliższym odcinku, gdzie będziemy kontynuować to, co tutaj się dzieje w klasie. No i dalej zobaczymy, czy rzeczywiście dziewczyny coś nam zrobił, czy nie. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.